A czemu tutaj bryczki jeżdżą takie z koniami? To jest dobre pytanie, bo to jest ogólnie wykorzystywanie koni, no nie? Znaczy ja nie wiem, co oni później robią z tym. Taka jest tradycja, no nie, po prostu. Tradycja wykorzystywania zwierząt. No kiedyś jeździli ludzie bryczkami ogólnie, no nie? Ej, a weź skorzystaj z tego kiosku. Pokaż, jak się z tego korzysta, bo ja jestem z Warszawy. Aha, na chudość. Uwaga, uwaga, testujemy. No nie, tutaj. Wyłączone, nie działa. Ale nie zmieściłaś się. A chłop cię w ogóle waży? Kontrolujesz, nie możesz więcej ważyć? Czemu ma kontrolować? Bo jest twoim chłopakiem. Znaczy, dlaczego on ma mieć interes do mojej wagi? Bo kobieta to tylko do 50 kg. Nie, to jest nie fair to, co mówisz. Do 52! Jak na dziewczynę z Krakowa jesteś spoko taka. No właśnie nie jestem z Krakowa. Tak. Chcesz powiedzieć widzom TikToka na przykład? Zdrawiam mamę, tatę i rodziców. Czy zbadam trzeźwość twoją, chciałbyś? Jesteś nasrana. Pijana. Nie, pijana to jest do pół promila. Lekko pijaniutka. Daj. Słuchajcie, pierwszy raz robił wywiad z kimś, kto przełyka właśnie kanapkę i nie może nic odpowiedzieć. A że milczenie oznacza zgodę. Czy uważasz, że Warszawa jest lepsza niż Kraków? Nie. A to akurat miałaś siłę powiedzieć. Koleżanka, co taka cicha? Nie jestem cicha. No, a czemu nie masz męża jeszcze? A skąd wiesz, może mam. A masz? No nie wiem. To czemu kłamiesz, że masz męża? Sprzedałeś mnie. Panie ochroniarzu, on poprowadził konferencję, proszę go Nie, nie. Konferencję zajebiście oprowadził. Nie kłam! Czy jesteś pijany? Tak, jestem. Siema, ziomek. Siemano. Serio, mi kompa się podobała. Potrzymaj chwilę. A co ci się podobało? Wszystko. To, że nie było Sylwka. Nie, no moglibyście we dwójkę prowadzić. Muszę to powiedzieć. Huberta. O, słuchajcie. Sylwek lepsze duo. Tak mi się wydaje, ale chyba fejmu nie byłoby stać na to, ale Hubert jest spoko. To we trójkę. Co tam, byczku? Zajebiście. Jaka jest według ciebie najpiękniejsza polska influencerka? Ja tam się influencerki nie interesuję, ja się rozglądam po świecie. Mamy dużo pięknych kobiet w oku. A gdzie są najpiękniejsze, kochany? Warszawa, Kraków, Łódź? A ja jestem z Rudy Śląskiej, ze Śląska, pozdrawiam. No to rude to fajne, co? Tak, oczywiście. Ale one, czy Śląska to też czarne są. To one są takie rudo-czarne, te baby. No to zależy, trzeba dobrze poszukać. Czyli Fagata raczej cię nie interesuje? Nie, raczej nie. A Natsu? Też nie raczej. I Lexi, zapytam dla formalności, znam odpowiedź. Również nie. Dziewczyny, ogarnijcie się, bo jak widać, to poza Warszawą to was nikt nie zna, nikt was nie kocha. Czy zaprosi się pan na dziewczynki tutaj po pracy? A czy to są takie dziewczynki z siusiaczkami? Oj, z siusiaczkami nie, ale mamy strapony. No w Warszawie troszkę jesteśmy do przodu, nie? I nas nie. Zwykłe dziewczyny teraz nie kręcą. Czy dałoby radę taki fuket tutaj zrobić? Wiesz, stary, wszystko co chcesz masz dzisiaj. Kraków jest dla was, nie? Piąteczek, piątunio. No, czyli załatwisz się, jak trzeba. Oczywiście, oczywiście. Kraków zajebiste siomy, tylko mi kawę wyleją. Bo ja mam żart dla pana, specjalny. Jak nazywa się kobieta po usunięciu piersi? No wie pan? Czekaj chwilę. A to Amazonka się mówiła, ale to nie w tym... Nie w tym przypadku. No, jak? Uwaga. Pasut. Żart z mastektomii. Nic tak nie bawi jak nowotwór, powiem wam. I to nie od dziś. Zebrała się to grupa ludzi, którzy nigdy nie widzieli człowieka z Warszawy. Nie. Możecie podotykać, możecie podotknąć. Można dotykać w Warszawie? Trzeba zapytać o zgodę, bo Maja Staśko patrzy. Dobra. Mogę? No, możesz, tylko nie za tyłeczek. Nie Wiesz, jak najlepiej wyjąć dziecko z blendera? Co wy się stawili się z żartami? To... Wylać, tak? Nie, na czosem. Dlaczego to nie jest twoim mężem jeszcze? Wiesz, on jest młodszy ode mnie? No ile? 2 lata. No to co ze 2 lata? Bierz go za żonę, bo zaraz będą inne. Wiesz, jaka tu konkurencja przyjechała? Ile dziewczyn z Ukrainy szuka męża? No. Wiem. Fajnie ci wypada ta konferencja, naprawdę. No, podobało. No, śledzimy w zasadzie, no, także... Cię w Krakowie się podobała moja konferencja. Tak. Buchamy. Tak. Dobra, weź ty dmuchnij, bo nie mogę na to patrzeć. No, chłop. Ale to nie jest takie trudne też. Kiedy się nauczysz dmuchać? Nie. Co się dzieje? Chyba musisz go bardziej upić, żeby z nim do łóżka trafić. No. Tak nie da rady mi się natrzeć, bo takiego chłopa fajnego. Przepraszam za ten cringe. Chcecie być w TVP? W TVP? Nie. Najlepsza polityka. Bardzo nie. Wszystko jest złe w TVP. A co, Jarosław Kaczyński, czy się nie podoba jako facet, że? No nie za bardzo, nie za bardzo bym powiedziała. Chłopaki lubią gier. Lubimy, ja mam osobiście zdjęcie na przed do domu. Ty nie mam. Tatuaż na plecach z największymi Polakami. Kto jest największym Polakiem w Polsce? No pewnie Jarosław, Jan Paweł. Trzeci, bo to między Małyszem a Pudzianem, nie? No to Pudzian na pewno. Na przykład jakby Pudzian cię zaprosił na randkę, to byś poszła? No nie wiem. A jaki jest twój typ faceta, oprócz tych dwóch pawianów tutaj, których pilnuję? Brunet z niebieskimi oczami. Tutaj jestem. Chyba cię ona nie zna. No nie za bardzo. W Krakowie normalne, że tak się podchodzi, mówisz, jesteś moja. Bardzo normalne. Co panowie, coś studiujecie, czy jakiś taki hustle robicie uliczny? Ja się zajmuję kombinowaniem. Grosz do grosza i będzie kokosza. Dokładnie. Chcecie mi coś sprzedać i to nie są pamiątki z papierzem? No ja sobie ogólnie mam chyba parę rzeczy. Dobra, poczekaj, tutaj Kraków. Twoja ulubiona używka?
A to można, bo to jest legalne. Wszystko co zielone. Nie, nie jaraj tego kurze żabka, tak? No, pracujesz w Carrefourze. Biedronka. Ma palty Mateusz. Ten żart powinien umrzeć już z tego francuskiego marmurana. A w Krakowie w ogóle macie Heiliga, czy tylko famous na razie? Z pirackich stronek. Dobra, nie! Tylko z... korzystają z pirackich stronek, potem zawodnicy mają mniejsze wypłaty. No bardzo mało. Koleżanka nikt dmuchnie, bo ona to tu... Koleżanka, chodź tutaj. Nie, lepiej nie. Koleżanka, jak ma na imię? Chciał mnie upić. Lila. Chciał cię upić? No. Nie udało mu się, normalnie lepiej, trzeźwiejsze jesteś od niego. No zaraz wyjdzie, czy to... No, dmuchamy. Bardzo ładnie, a poprzednia dziewczyna nie miała siły. No ja mam siłę, bo śpiewam. O, zaśpiewaj coś. Ale co ja mam zaśpiewać? Ja... Co kochasz, coś co uwielbiasz, coś co ci najlepiej przychodzi, coś co ci najlepiej wyjdzie. No stara, no, wybierz sobie, będzie ci, żeby się swobodnie czuła. Ale będą wściekli widzowie, że nie zaśpiewałaś, naprawdę. To może być początek twojej kariery, a ty stoisz zastanawiasz się jaką piosenkę zaśpiewać. Ale bo ja się spóźnię na autobus. Nie, będziesz latała prywatnym... Jak będziesz gwiazdą miała, byś miała odrzutowy, za ty coś... Że na dorożkę się spieszysz, dawaj. Tell me something, girl. Is there something in this modern world? Or do you need more? In it hard keeping it so hardcore. I'm on the deep end, watches are diving. I never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Hej! Piąteczka, brawa! Brawa widownia! To wasz syn? Tak! Jesteście dumni? Bardzo. Ty jesteś dumny z rodziców? No tak. Jakimi byli rodzicami? Znaczy są! Mać. Dobrymi, no. Ty masz 18 lat i jeszcze nie wiesz, że się trzeba ubierać ciepło. Klasę jakoś skończył, jedną, drugą. Kiedy się poddał? Na której klasie? Na razie jest jeszcze na etapie edukacji. Rozumiem, rozumiem. Klasa integracyjna. Prawie. Wygląda na zdrowego, młodego, inteligentnego Polaka. Wspaniale, że zasililiście szeregi. Nadaje się do wojska? Oczywiście, że nie. Pojechałbyś? Jakby trzeba było. O, no i proszę. Znaczy wprawdzie to tylko deklaracja, ale jakby trzeba było. No dobra, to teraz tak, rodzice nie słuchają. Jakie używki i w jakich ilościach? Wszystkie i w każdych. Kochasz narkotyki? Nie. No. Dobra, nie słyszę. No. Nie wierzcie, nie wierzcie. Nie wierzcie, nie bierzcie. Takie mamy w nosie. Masz jakieś? Daj, to ja wyrzucę tam. To potem się... To ty się dogadamy. Nie, dobrze. Dobra, nie, no tak naprawdę to nie wolno. Piłeś coś? Ja jestem niepijący, oczywiście. To sprawdźmy to, bo na razie to jak Jerzy Szczur gadasz, a zobaczymy, czy tak było. No dobra, no to sprawdzimy. Co to Jerzy Szczur? Nie. Co grał tego osła, co miał wypadek z motocyklistą? Dmuchamy. Bardzo ładnie. 0-0? Przystojny i jeszcze do tego prawdomówny. Szkoda, że z Krakowa, bo taki fajny chłopak. Właśnie nie z Krakowa. Się wytnie, bo ja potrzebuję do tezy. Trzymaj się. Ja dzisiaj piłem wódkę od obcego faceta. Nie dotykamy. Pierwszy. Dmuchamy, ty chcesz mówić do tego. Fajnego macie kolegę. Dobrze, że się ktoś nim opiekuje. To jest drogi sprzęt. Ja wiem, miałem kiedyś taki alkomat, bo mój stary miał na budowie. Na budowie jest bardzo przydatny, bo miałem zadanie, żeby go potem sprzedać, jak zamknął firmę. Za 1300 zł poszedł. Dmuchamy. Zobaczymy na pana na budowie. Pan z budowy, co pan wydmucha. A ja też chcę dmuchnąć. Tym razem się postaram, okej? Okay? Dobra, dobra. Tak patrzysz na mnie, ale ja ci tak nie wierzę. Cię nie weź. Sorry. Dmuchaj! Po co ty to dotykasz? Przecież to ten żul oblizywał cię. Pijany normalnie, 0,44, no i co? A ja miałem 0,47. Frajer. Nie, nie używamy takich słów. Nie grypsujemy na wolności. Hi. Hi, how are you? Very well, thank you. Matthew? Słuchajcie, Matthew bierze, robi nam fotę. Znamy się? Nie, nie znamy się. Co ty tak do mnie, cześć Robert? Poznałam cię z internetów. A jakbym na przykład szedł z dziewczyną, powiedziałabyś cześć Robert, a ona pomyślała, ty co ty masz kochankę? Nie, absolutnie, nie zrobiłabym ci takiego wstydu. To co byś zrobiła, jakbym szedł z dziewczyną jakoś tak dyskretnie, byś to zrobiła, także... Pchałabym cię za tyłek, tak dyskretnie. Tak wiesz, od drugiej strony. Tak to nie sięgnęłabyś, masz za krótko. Chciałabym, słuchaj, mam dobry refleks. Co wy tak dziewczyny pszczajone, palicie pety w kącie? Palimy jednego peta, generalnie nie palę, ale dzisiaj zapaliłam, ale dziewczyny... bo piję prosecco, słuchaj, ale z kubka z kawy. To uważa, że w tym momencie to robi z ciebie kogoś kulturalnego. Dokładnie. Ukrywacie, po prostu pijecie alkoholu. A zauważyłyście, że to jest kamera? Co to ma jakieś znaczenie, skoro to jest polkawy? Co, męża szukacie dziewczyny, że tak ładnie od jesteście za przeproszeniem oczywiście. Nie, my się dla siebie ubieramy. Nie, to jest kłamstwo. Nikt się nie ubiera. To jest kłamstwo. A jak jesteś chora, siedzisz sama w domu, to się malujesz i ubierasz ładnie? Jak chcę wyglądać ładnie, to tak. Nie, malujecie się, żeby wyglądać ładniej, bo to jest oszustwo po prostu. Tak, że ja się obudziłam z takimi rzęsami, naprawdę. Widzę, że się dokleiłaś. No dobra, samochód jest bity, nie? I chcesz go sprzedać. I robisz tak w warsztacie, żeby nie było widać, że jest bity. Nikt nie pyta, ale nic nie mówisz. To nie jest oszustwo? Jak gdybym sprzedawała zbity samochód, to od razu bym powiedziała. Ale nie mówię o was, że nie jesteście piękne, bo nie wiem, jak wyglądać. Bez
makijażu, nie jestem w stanie, bo się pozasłaniałeś. Dawaj waciki i płyn zmywamy. Szarujemy cię. A co myślisz o dziewczynach, co sobie robią nosy i cycki i tak dalej? Twoja koleżanka przychodzi i robię sobie cycki, co mówisz? Jeżeli to będzie decyzja tak, to jej powiem, poczekaj, się... bo będziesz miała większe od moich. Nie, mam naturalne. Ej, rzeczywiście, przepraszam, zerknąłem. Ale tak to nie patrzyłem, cały raz w oczy. W porządku, widzę. Nie masz takiej zasady, że podróż się do ludzi i ale, nie, ale musisz mocniej, owieczko. Możemy się futerkami podotykać. Matching futerko. Pół promila ponad, no to by pasowało tak. Piłam przed chwilą, więc nie to jest teraz pora iść do domu, do narzeczonego. Nie ma narzeczonego, mam koleżankę. Dopóki któraś nie spotka faceta i będzie po koleżance. Pff, to tak działa. Nie? Tak nie działa. Dmuchaj. Bros before house, dopóki dupa nie... A dupa mówi, co ty z tym kolegą tak się masz? Często gejami jesteście? Ojej, ile? Tyle samo? Nie, mniej. Poczekajcie, dziewczyny. My już kończymy. Ja już kończę. Jezus, już. Nino zaminęła, Robert już kończy. Chciałabyś mieć tak szybko z głowy. Siema, ziom. Chodź tutaj. Łobuz, chodź tutaj. Nagrywajcie go. On ma coś na... Co ukrywasz? Wow, ktoś leży, zobacz. To jest normalne w Krakowie? No w Krakowie dużo rzeczy jest normalnych, ale wiesz. To tak się w Krakowie wzywa taksówkę, że się kładziesz i przyjeżdża Uber. Nie, tak się wzywa policja, ale... Przyjechała policja, rzeczywiście. No mówiłem. O, słuchajcie, Wojtek z Wibrosów jest. Siema Wojtas, co tam? A wszystko dobrze. Czemu się odwracasz od kamery? Tyle lat przed kamerą razi pracujesz. Razi mega. Razi cię, że jesteś tyle lat... No właśnie, weź trochę zmniejsz, bo Wibrosi nigdy nie byli w takim świetle jak my. My zawsze mieliśmy więcej subów. Czemu mi podpi***łeś format? Życie. Dziewczyny pod, też tak kumplom podrywasz i mówisz życie? A tego tu już nie powiem. No i bardzo dobrze. Chcesz brać swoją cześć, Wojtuś? Jak masz na imię naprawdę? Marcin. No to prawie jak Wojtek. Mocno. Dobrze. 0-0. No, alkomat działa. Zdrówka, byczku. Jedno pytanko tylko dla modelki. Jak to jest być modelką? Nie jestem modelką. Jak to nie jesteś modelką? Ale wyglądasz jak modelka. A dzięki. To znaczy, że wyglądasz, jakbyś miała dużo pieniędzy i mogłabyś pożyczyć mi 1000 euro. Ja jestem studentką. Studiujesz modeling? Cokolwiek powiesz, oczywiście, że tak. Nie, tak nie może być, że ja gadam głupotę, a ty się uśmiechasz ładnie. Chociaż w sumie tak może być. Męża masz? O nie. Dużo chłopaków w Warszawie jest na przykład ten. Znaczy kilku nie jest gejami i są wolni. Nie chciałabyś poznać jakiegoś chłopaka z Warszawy na przykład? Nie geja, no. Wolałabyś z Krakowa chłopaka czy z Warszawy? No ja mieszkam w Krakowie. No to z Krakowa. Chociaż w Krakowie to na takich średnich trafiałam, no ale... No właśnie, wiesz, bo tutaj ile wy macie średnia zarobków? 1600 zł jest. W Warszawie to chłopaki zarabiają 4, nawet 5000 zł. Wow, ale zarobki. A czy ty jesteś farbowana, podrabiana, czy to są naturalny twój piękny blond? Farbowana, podrabiana. Czyli 11 na 10 byś była, a tak jesteś 10,5. Ała! 10,5 na 10. A czemu? Przez to, że jestem farbowana? Nie, przez to, że jesteś z Krakowa. Ideą... Jestem z Krakowa. No dobrze, no, mogę ci się tu oświadczyć, tylko tu mokre, nie uklęknę tutaj, bo jest mokro. Szkoda. Czy w sensie, że mokra jest podłoga. Jak będziemy tak całe życie nasze dorosłe, że ja będę coś mówić, żebyś śmiała, my tak dzieci nie wychowamy, bo one będą też tak robić. Co mamy dostać z biologii? Bo się od ciebie nauczę tak odpowiadać. No cóż. Ale no. Fajnie się gada. Jesteś taka, widać, że naturalny masz pociąg do kamery. Ja nie wiem, gdzie ja mam się patrzeć, czy mam się patrzeć do kamery. Na pewno nie w niego, bo ja jestem przystojniejszy. Ja go nie widzę. To jest światło, tutaj tę dziurkę. Pomachaj wszystkim fanom z TikToka. A z TikToka, hi! A z TikToka to okej, okay. A YouTube? Kiedyś taki portal, bo YouTube, on był kiedyś najważniejszy. Teraz już się zwiesz. Ja wcale nie, YouTuberzy to są teraz... Właśnie 10 lat temu to się dopiero rozkręcało. Nie. Jak taka modelka idzie do klubu, to pewnie się chłopy zbiegają. Oczywiście, że tak. Twoja ulubiona taka wymówka, żebyś sobie pan odszedł. Zagrajmy tę scenę. Cześć, siema, kupię ci drinka. Wyobraź sobie, że nie jestem mega popularnym, przystojnym facetem. Mam chłopaka. O, ała. No mimo, że wiem, że grasz i w życiu byś mi tak nie powiedziała, to i tak zabolało. Dmuchałaś? Dmuchała? Przepraszam, mi się pomyliło. W głowie mi się kręci, wiesz? Laski ci się pomyliły? Wcale nie. Dużo piłam? Nie. Trzeźwa. Można zdjęcie? Zdjęcie za dmuchnięcie. No k***a, dwa piwa to k***a będzie dmuchnięcie. No to będziesz się wstydził do końca życia. No to dawaj to. Nie włączyłeś jeszcze. A włączyłem, a tak? To jestem gotowy na takich, że taki chłopak podejdzie i zagada mnie. Dwa piwa i k***a, no więcej nie umiesz wypić, co? W tej chwili jeszcze lecę pić. No widzę właśnie, bo nawet nie masz kurtki. A ja generalnie żyję bez kurtki. Jaka twoja zasada, religia jakaś? Moje wyznanie po piwa. Czy czemu w Krakowie jeżdżą dorożki? Nie wiem. Nie wiem, może to się wywodzi z turystyki, kultury i jeszcze czego. To najlepszy klub w Krakowie. Mówię o takim ze striptizem, bo ja widzę, że ty lubisz wydać pieniądze na głupoty. Ej, byłem raz w życiu. No jak ci się podobało? Tak 5 na 10 było. Ale czemu? Dziewczyny brzydkie, drogo, czy ty masz to za darmo? Nie no, wiesz co,
Generalnie to działa na takiej zasadzie, że oni cię upijają, żebyś wydał jak najwięcej pieniędzy. Nie? Oczywiście, to tak jak każda kobieta. No, to kluby ze stripteasem pomnóż sobie jeszcze razy dwa. No, rozumiem. Przepraszam cię, ale... Właśnie widzę, co ty się dzieje. No, moja wina, że jak się dziewczyna uśmiecha, to nie w Warszawie jestem gejem, poza Warszawą nie jestem. Ja trochę inaczej do tego podchodzę. No to jedziemy jutro do Warszawy. Dobra. Blondie. Do której się będziecie bawiły dzisiaj? No planujemy do czwartej. Ale afterek jeszcze. Afterek. Ja, ale będziecie żałowały jutro, na pewno, będziecie żałowały. A co twój mąż powie? Ja chciałam wszystkim powiedzieć, że nie mam męża ani chłopaka. Szukasz? Tak. A jakie wymagania? Wezmę co w rączki wpadnie, ale mamy 75, więc tak minimum 1,80 m. No, ej, to małe wymagania w sumie. Ja jestem tolerancyjna, naprawdę. Ja po prostu nie możesz wybierać za bardzo, bo to się nie zwa tolerancja, tylko desperacja. Szczerze przyznaję, jestem zdesperowana. Kochana ogólnie. Co tydzień zakochana? Ona co tydzień mówi, że jest zakochana i my mówimy, nie, no dajże spokój. To jest ten jedyny, a po tygodniu jest inny. Bo ja co tydzień mam tego jedynego, no i co? A najstarszy chłopak, który był tym jedynym? 25? Ale ogólnie to jestem 0,4. Ale masz 18 lat? Mam 18. Ja nigdy w życiu nie dmuchałam, bo ja niedawno skończyłam 18. Jak na Kraków, zajebiste dziewczyny. To jest Kraków. W Warszawie to by was nie wpuścili nawet na chodnik. Warszawy. O nie! Dmuchamy. Bardzo ładnie. A ile wyszło? Zaraz zobaczymy. 0,36. Mało. Jeszcze trzeba dobić. Dobra. Siema. Świetnie, że chcesz być gwiazdą, to musi być jasno. Dmuchamy. Tylko na to czekała. Tara, no mocniej, no. Wypadek miałaś? No. Pijana byłaś? Nie byłam pijana. A, no bo nie jesteś, bo nie jesteś Beatą Kozidrak. Wyjechała i zabiła moja auto. Baba Kozidrak ci wyjechała? Nie. A kto ci wyjechał? O Jezu, jak rozjanie Pawlone. To jest kobiety auto. To ty w nią wjechałaś, a nie ona w ciebie. Ona mi bokiem w ciebie wjechała? Jak ktoś w lewo skręca, to kto ma pierwszeństwo? Ten, kto ma droższe auto. Mój. Mogę fotkę? Oczywiście, byczku. Jezu, dziękuję bardzo. Patrzcie, w Krakowie normalnie papierosy palą. Nie. No właśnie nie, bo w Warszawie wszyscy podgrzewają. Szczerze mówiąc, jestem fanem od czego nie robić w PKP. I tam nie, bo wtedy miałeś 10 lat. Nieprawda. Ile fotka? Było? Temu 4, 5? Nie, to było 10 lat temu. Nie. W 2013. O kurwa. Typowego Seby fanem, ale... Tak, mnie nie było na świecie wtedy. Byłem tak naćpany. Krak? Kraków, od Kraku. No, przestań. Zdjęcie? Zdjęcie za dmuchnięcie. Dobra, a ja jestem... Boże! W pracy jestem, to ja... Pojaż się, słodziaku. Jaki słodziak? To twój kumpel? Nie. Nie znasz pana. Jaką masz wadę? Plus 6. Jaki krecik słodki. To lubię, jak dziewczyna ma taką wadę. To wygląda słodko. Tak? No, dla mnie to nie jest wada. Cute, takie, bo takie duże oczka się robią. Twój chłopak tutaj cały czas stoi. Ale tutaj mam wielkiego wielbiciela. No wiem, właśnie chyba, nie wiem, czy na mnie leci, czy na ciebie, czy na nasze 2 złote w kieszeni. Ono może, a bo ty się tak na tyłek ci on, patrzy, no, to... no, bo ja tam w kieszeni. Chcesz dmuchnąć? Pracuję sobie, trzeźwo wyjdzie. Naganiasz do klubów? No. Taki słodziak i taką ma pracę z piekła rodem. Ale to jest ładny klub, to jest muzyczny. Z dupami gołymi. Nie, właśnie bez. Bez majtek. Bez gołych dup. Kto tam chce chodzić? Po co? Żeby się pobawić, potańczyć. Bez gołych dup? Bez. To ja nie idę. Okej! Okay. Ja się rozbiorę. O, dobra. Za piątaka. Kurde, mam... Od razu dam panu. Dziękuję. Dziękuję. Można to zdjęcie? Pewnie, kochana. Poświecisz? Jo, możemy porozmawiać? Pewnie, się ma. Witam. Dominika, nie wstydź się. Cieszby. Chłopak z Warszawy, z Krakowa? Z Krakowa. Czemu? W Krakowie mniej zarabiają, niżsi są. Jak to tak powiedział? Niżsi są faktycznie niżsi, nie? Statystycznie. No, nie. Statystycznie w Warszawie więcej się zarabia po prostu. No może tak być, no niestety. No, ale pieniądze nie są najważniejsze, nie? Oczywiście, że nie. Ale są. Troszkę tylko. Najważniejsze, ale są ważne, no nie ma. A co jest ważniejsze niż pieniądze? Chyba zdrowie, no. No tak. Realnie, nie, ale... Bo jak zniszczysz facetowi zdrowie, to już nie da ci pieniędzy. To jest ciąg przyczynowo-skutkowy, no, jak tak. Jak byś takiego męża zamęczyła, żeby umarł, to by już nie mógł zarabiać dla ciebie. No, no tak by było. Strasznie misoginistyczny odcinek wychodzi. Jestem strasznym szowinistą. Musimy zmienić. Zmieniamy, słuchajcie, zmieniam wizerunek. Uwaga! Co dziewczyny myślicie o równouprawnieniu? Kolejne pytanie. To nie istnieje, więc chyba no... Właśnie, dziewczyny powinny tyle samo zarabiać co fazeci, nie? Nawet jak nie pracują. Więcej powinny zarabiać. Dokładnie. Bo? A my teraz zaczęłyśmy z równouprawnieniem, a gadamy, że baby mają więcej. No właśnie, widzicie? To nie chodzi o równouprawnienie, tylko żeby baby miał... I znowu zaczynam ten temat. Wszystko się wokół tego kręci po prostu. Jestem chorym człowiekiem. Za dużo Maji Staśko oglądałem. Co myślisz o Maji Staśko? Bo ona jest swoją obrończynią. Moją obrończynią? Tak, ona kobiety broni. No, słyszałam.
słyszałam jej różne wypowiedzi, no niestety nie są na miejscu. No nie, to nie jesteś prawdziwą kobietą. Jak facet zakłada sukienkę i mówi, że jest kobietą, to może być kobietą? Jeżeli się tak czuje. Tak, a nie przeszkadza ci to, że może się do kibla wejść potem taki czujący się tak facet? Co mu zrobię, jak wchodzi do toalety? Co on tobie może zrobić, bo może cię na przykład skrzywdzić? No to już jest coś z nim, nie tak, nie? A... No tak, ale pytanie, czy powinien móc wchodzić do twojej toalety? No nie. Chciałbyś znaczki na drzwiach do łazienki, jak są? A no w sumie... Nie, ja właśnie, ja sikam zawsze przed wejściem na ścianę. Ale ja jestem influencerem, to ja mogę. A no tak, chciałbyś sobie z nami zrobić birilla może? Myślałem, że wciąż jesteś, Boże. Nie, nie tym razem. Nie, to nie ja. Ile aborcji było w zeszłym roku? No zero. O, bo to w Krakowie, jakbyśmy byli w Warszawie, gdzie jest aborcja legalna, bo w Krakowie jest nielegalna, to ile to? Nie wiem, bo nie jestem z Warszawy. Wyobraź sobie, że jesteśmy w Warszawie, ludzie są dobrze ubrani, tak, konie nie srają tam, gdzie stoją. Ty niby jesteś z Warszawy tak ubrany. Bronią się, wyjęła kosę i dostałem w żebro. Tak naprawdę ja sobie żartuję, Kraków jest zajebisty, ale Warszawa jest miastem, a Kraków jest jednak wsią na prawach powiatu. No tu się mówi, że idzie się na pole, no to pole to jest jedyny minus, to tylko chciałam dodać. Tak. U nas się mówi tylko na dwór. O, pole się mówi nie w Krakowie? Powie, no my jesteśmy scyzoryk. A, wy jesteście scyzoryki, dlatego takie fajne dziewczyny. Kurde, wiadomo. Szukacie faceta, który zasponsoruje całe życie, żebyście były szczęśliwe u boku jakiegoś faceta? To jest ten plan któryś już. Księcia z bajki szukacie, czy się łudzicie, że będziecie niezależne? Oczywiście, że niezależne, no błagam cię. Dzisiaj jestem takim chamem szowinistą, nie mogę przestać. No, nie tylko dzisiaj, na konferencji też. Ale dobry żart, że od szyi w dół, nie? Powiedz. Panowie, lekcja. Jak dziewczyny pytasz, czy było fajnie, ona mówi, to znaczy, że nie było, że było. Sam się podsumowałeś. Wow, dostaję disy i to od ludzi z Kielc. Dobra, jakie tam scyzoryk, dziewczyny? Dawaj tego birilla. Who are you? I'm nobody. We're from Germany, so I've never seen you. Are you famous? No, not in Germany. Not anywhere, to be honest. And what are you doing? Not being famous. What are you, like, doing this for? I don't know, for nothing. What are you doing in Poland? Buying cheap food so that we have more expensive food, yes? It's a school trip, and I think on Sunday we go to Auschwitz. We're just, like, visiting the city, and we've never been to Poland before. No, so. Auschwitz is not the best place to party, to be honest. No, we're not here to party. We're to learn and party ourselves. And no, not to party. Educate yourself on how much you can drink before vomiting. Polish people drink a lot. Yes. German people drink a lot as well. You drink vodka like normal people or beer like homosexuals? A lot of people do drink vodka in Germany. A lot of people drink beer. There's a lot of like famous German beer. That's true. For example, Harnasz. I've never. Oh, it is Polish. What's your favorite beer? I don't really drink. I'm 17, so. What's the legal drinking age in Poland? 12. 12? Yeah, same in Germany. To get married you have to be 25. Really? Huh? So if you're looking for a husband or a wife, you have to wait. Yeah? You regret talking to me now, don't you? No, I just want to know who you are, because I mean... Nobody. But like... I used to be a famous YouTuber, but I went bankrupt and now I'm earning like 200 zlotys. It's like 5 euros. Yeah? 5 euros, yeah. No, it's not. 200 zloty is like 50 euros. So you do buy in Polish, you buy things in Polish shops, yeah? Do German people go abroad and buy Polish stuff and we have more expensive things because of you? Really? No. Because German people buy Polish stuff from stores. We're actually living closer to the Dutch border, so it's easier for us to go to the Netherlands. We have to go everywhere. Really cool. You too. Have a good night. To nie jest dobry pomysł do mnie przychodzić po sławę, to będzie zła sława. Ale ty na***ałeś Murana, stary. Starego Murana chciałeś powiedzieć. Żeby to było, wiesz, jakieś super osiągnięcie. Ale... Dobra, kurwa, 10 lat Krav Maga. W Legii cudzoziemskiej. Instruktor Krav Magi, Legia cudzoziemska. Ale to rozumiem, ty byłeś w Gromie, tak? Legię pobiłeś i byłeś w Gromie. Ja byłem w Stromie. W Stromie, a... Ja, Srom. No, jeszcze nie wiem, gdzie to jest, ale mam nadzieję, że w ciągu... W mojej starej. Z tych kilku lat odkryję, gdzie jest Srom. Nie, jak masz Srom mojej matki odkryć, to lepiej zatrzymaj się. Słuchaj, daj mi pół roku, zobaczysz, mam jasne cele na przyszłość. Oczywiście entrepreneur, wiesz, jakby Andrew tutaj mindset. No nie chcę skończyć więzienie jak on, bo dziękuję. To ty zadzwoniłeś, tak, to w sensie ja mu zamówiłem pizzę, muszę przyznać. Ja bardzo lubię pizzę, bardzo lubię Andrew Tate'a, więc też chciałem, żeby Andrew Tate... A co takiego jest ja tym
Łysolcu fajnego, powiedz mi, to, że jest taki... To, że siedzi obecnie w więzieniu. A, lubisz gangsterów? Tak, myślę, że kolega obecnie grypsuje w więzieniu. Myślę, że Andrew Tate grypsuje? Myślę, że tak, grypsuje. Andrzej Tata grypsował 4 lata. To teraz ma okazję pogrypsować trochę więcej. To jest Andrew Tate, on kickboxerem jest. Fajnych tych kumpli macie. To nie jest ten prezydent Krakowa? Trochę podobny, w sensie włosy, broda, wąs, się zgadza. Różnica między panem szanownym prezydentem Majchrowskim, a tutaj panem Mańkiem. Taki, że ten Maniek, że pan Maniek chyba nie sprzedaje gruntów jeszcze, ale wszystko przed nim. Ja sam pracuję w nieruchomościach, od pana Mańka bardzo chętnie jakiś grunt kupię. Ten do niego ja ten na 2 złote. Polski Andrew Tate tutaj jest. Rozumiecie? On jest łysy! Czemu wszyscy jesteście łysi? A nie wiem. Ale... Sprawdza, czy możesz prowadzić dorożkę? Myślę, że mogę prowadzić dorożkę. Wypiłem tylko troszkę drinków. Mogę prowadzić dorożkę, bo wypiłem chwilę... tylko troszkę. Jakieś dziewczyny podrywamy dzisiaj, panowie? To zobaczymy. Taki jest plan, jak się sprawdzi, nie wiadomo. Jakie są wymagania? Powiem tak, możesz skończyć na mężczyznach. Jeśli nie będzie kobiet, mogą być też mężczyźni. Czyli z Warszawy. Wredny. A jaka jest maksymalna waga takiej kobiety? 120. A to w funtach czy w kilogramach? W kilogramach. Ty jesteś abstrahuje. Abstrahuje, tak? Ja? Tak trochę wyglądasz. Ja takiego abstrahuję. Asia to powiedziała, ja nie wiem, co to jest abstrahuje, ale Asia mi powiedziała, że... Sam powtarzasz po koleżance takie głupoty. A nie mam własnego zdania. Co to jest Asia? Ja jestem Asia i ja tak nie wiem, ja cię kojarzę. Asia, czy ty jesteś tą... Czy... A dlaczego mnie zapytałeś o to? Dlaczego ty mnie zapytałaś o to? Co, gdzie w ogóle my jesteśmy? No właśnie, bo ja jestem tutaj, a ty jesteś gdzie indziej, chyba widzę po oczach. Możesz mi odpowiedzieć na jedno pytanie? Waksy. Jesteś... Waksy. Waksy. Co to jest waksy? Kanał o szkole. Ja lubię szkołę. Zadam mi pytanie, matura to bzdura, albo takie... Dobra. Stolica Chorwacji. Czekajcie. Czarnogóra to nie. Nie. Proszę jeszcze raz. Stolica Kamerun. Stolica Kamerunu? No. Kamerun. Okej, okay, stolica RPA. Stolica RPA? Johannesburg. Stolica Polski. Raszyn! Nie wiesz nic o historii Polski, przykro. Teraz proszę. Chemiczne. Chemiczne, wzór na mefedron. H2. 8-4, M4-20. No i pacjent umarł, no to chyba nie to. W telewizji nie chcecie wystąpić? Pytamy o największych Polaków. Zagrzeb to stolica Chorwacji. Tak. No to teraz to wiecie. Pytanie jest Adam Małysz czy Mariusz Pudzianowski? Adam Małysz. Na męża. Na męża, no. Bo ty byś mówiła do niego skoś do sklepu po piwo. Rezi czy blowek? To jest mega seksowniejszy. Rezi. No, zdecydowanie. Frizz czy czajnik? Frizz. To jest przystojniejszy frizz? Tak. Wersow się w co? Oj, trudno. A ona tutaj mieszka gdzieś, Wersow, na 4. piętrze tutaj. Wersow czasami bywam po tej ulicy, chodzi. Chodzi Wersow tutaj? To jest jej sobowtór, ona jest zbyt sławna i bogata, żeby chodzić po ulicach. Jak ulubiony piłkarz twój? Małysz, nie masz Małysza wymienić. Wspólnie jaki chce, ulubiony? Tak, może być. Nawet czarny. Nie no, Jan Bednarek. Ty się postarzałeś, ja. Się. Słuchajcie, był tutaj Adam, jak on ma na imię, Złotowski? Bardzo niemiły! Przyjdziesz do fejmu, to zobaczysz! Koleżanki, hej, no trzeba je zaprosić! Jak się na kozy robi, żeby przyjść? Do nogi! Ona do was do nogi! No, bo was nie dobra, gówniara! Ale wy dziewczyny wszystkie umalowane pięknie, na Sylwestra idziecie? No nie pięknie! Byłyśmy na Sylwestrze! Makijaż się trzyma tyle czasu! Melanżu do melanżu! Na tym melanżu, a męża lepiej się znajdź. Ja mam! Masz męża? Cześć Maksymilianku, pozdrawiam. A on wie o tym, że ty go masz na oku? Tak, oczywiście razem jesteś. Jak ucieknie za granicę teraz? No właśnie, chcę wyjechać do pracy. Do pracy? Ty też masz męża? Już niestety nie. Wow! Amigo! Jakaś Hiszpanka wpadła. Ty, latynoska. W sensie... Bo my na Dominikanie byliśmy ostatnio i koleżanka się zakochała w tańcu, w klimacie i Alexis miał na imię. Co ty masz za wystrzelone koleżanki? No. Ona chyba najnormalniejsza, nie? Co nie? Ja, najpoważniejsza. Ja jestem najnormalniejsza. Nie, z tego, która jest najporządniejsza? Ja! Studentka. Ja! Wszystkie, ja! A która najmniej porządna jest? Nie, ona. Wszystkie kozy do zagrody, gdzie łazicie? Ale tak mniej więcej. Koza, chodź. Koza, Agata! Dzień dobry. Jest jeszcze jedna koza z nami. Zabecz. Zrobiliśmy sobie przerwę, bo sprawdzili, czy mamy wizę do Krakowa. Czemu się śmiejesz ze mnie? Jestem influencerem? Nie, śmieję się, że znowu tu przyszedłeś. To ty tu znowu przyszłaś. Ja tu pracuję. Ja też. Ile ci płacą za jednego człowieka do klubu przeprowadzonego? Za ulotkę mam 2 złote. Jak kogoś zaprosisz do klubu, to nie dostajesz więcej. Nie. Shit, to ja chciałem ci pomóc wejść do klubu, a to nie... Na Łódź Fabryczną ci ciągnie? Nie, tak, no tam na wyższy mefedron, nie? Co tutaj robisz? Przyjechałem na nagrania Masterchefa. Nie, tam nie gadaj. Co, grałeś łososia? Grałem łososia w cieście francuskim, dosłownie. Stawili cię do pieca? Jestem fantastyczny w każdej roli. Producenci tutaj na dole pojawią. Bardzo tak.
tani, no, bardzo, tak, bardzo tani, no, młody tani twórca. Też, dokładnie tak. Mało robi. Kupę za pieniądze. Kiedy freak fighty? Nie, jeszcze nie mam takich długów. Bardzo dobrze. Ale mam nadzieję, że nie będę miał kiedyś dla For Fun, to zrobię. Zrób, zrób. Ty jesteś z Jan Kleosią w związku. Z jej lewą piersią. O Boże, a ja jestem z prawą. Powinniśmy się zakumplować. Żarty z cycków. Łap tych medali. Trzymaj się. Hello, moto. I don't speak English. Alu, you are very nice. Wanna go to Dubai with me? Do rzeczy. Poczekaj, mać, nie przedstawiłem się. Powiedziała usiąść mi na twarzy, co to znaczy? No, matko, nie wiem. Jakbym jej usiadł na twarzy, to by się udusiła. No z twoją wagą to na pewno. Szukasz męża? Niekoniecznie. A myślisz, żebyś znalazła? W 10 lat? Myślę, że jestem tak idealną osobą, że tak. Nie, ale czy 10 lat jakbym ci dał na szukanie męża i nie byłoby innej kobiety na świecie? Nie, to... Ty też byłaś okropna. Znalazło. Umiesz gotować, prać? Oczywiście, moja mamusia mnie wszystkiego nauczyła. No, czyli nie tracisz czasu na jakieś pierdoły typu mówię, studia. Jestem kobietą idealną. Bo jesteś przystojna i potrafisz zmywać. Przystojna, dokładnie, a ty jesteś ładny. Dziękuję, dla mnie to komplement. Fajna jesteś taka, no, dziewczyna. O, wiem. Rano bym uciekł. Myślę, żeby nawet nigdzie stąd nie poszła. No, ja z tobą też nie. To fajnie, że się dogadujemy. Chcesz sprawdzić swoją nietrzeźwość? No, chcę. Dawaj, obstawiajcie. Dziewczyny, obstawiajcie, jak traficie, daję wam stówę. 0,8. 0,8, 0,8. Go. Ja? 1,2. Go, baby. Oh, baby, you blow really hard. 0,41. Ej, to mało! Ja. Do telewizji. Bo ty masz osobowość ciekawą bardzo. Naprawdę? No, czy masz co tam się od... w tle? Ciekawsze. Panowie, jakie tło. Słucham. Chłopaki pili wódkę? Widziałam. Czuję się zgorszona. Imponuje ci to, jak facet umie dobrze wypić? Absolutnie na odwrót. Czyli wolałabyś takiego trzeźwego? Tak. Ale facet musi zarabiać, żeby... Tak, żeby się w ogóle nie trzymał po alkoholu. Nie chcesz, żeby był wierny. Raz. Ty nie są. Jak faceci nigdy nie są? Nigdy nie są. Ty miałaś niewiernych samych mężów? Mężów jeszcze nie miałam, mam nadzieję, że tak zostanie. Z Warszawy chłopaka sobie tam są. Warszawy! Uwielbiam. To jest moje miasto, kocham. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół z Warszawy. Nie ma żadnych, nikt cię nie zna w Warszawie. Nie naprawdę? Nie wyrywaj koleżance chłopaku z Warszawy. Ja nie mogę się wypowiadać na temat Warszawy, nie mam informacji, więc tutaj dobrze, że... Wizy nie dostałaś? To nie ten level. Jeszcze... Trzeba było zdjęcia nie wysyłać. Nie jeszcze. To mogło wszystko zepsuć. Ej! Święta jesteś mały szczcisz? Jeszcze jak? Tak? Jesteśmy swatowi! No! Tak. No, to widać od razu. Ej, jedna osoba, cztery osobowości. Jan, Paweł, Karol, papież. Tak. No nie, no to się jeszcze przed dwa mnoży, bo drugi to 8. O. No, a nie żartujemy sobie z takich rzeczy. W ogóle czemu ty, ja ona jest, przecież możesz być potencjalnie modelką wielką. Czy jestem modelką potencjalną? Wywiad może dać ci wielką karierę w modelingu. Okej, to jest mój moment. Okej, to tak, bardzo bym chciała zostać modelką. Pokazuj stópkę. Słyszałam, że no, to się sprzedaje. Nie sprzedałaś nigdy słupek? Nie jeszcze, ale może to jest jakiś pomysł, prawda, na siebie. To jest najlepszy pomysł na siebie. No. Ty w żabce pracujesz, tak? No właśnie nie, kurczę, ale... Ty masz żabkę? Mam swoją żabkę. I jak idzie biznes? Jak najlepiej. Naprawdę? Mają na konto, jestem milionerką. Tak, że wypijasz to... własny alkohol i na zero jesteś? No i później są straty, no co ja wam powiem. No ale serio, żabka to jest dobry biznes. Nie słuchajcie ludzi, którzy są na, piszą komentarze w internecie, to ludziom ludziom to się nic nie podoba. Dokładnie. Wiesz, na przykład ja świetnie poprowadziłem konferencję. Co? Jeszcze raz. To nie zgadzasz się? Jeszcze nie usłyszałam. Nie zgadzasz się z tym? Z czym? Z tym, że świetnie poprowadziłem konferencję. Genialnie. Tak, dlatego jakbyś chciał otworzyć żabkę, to tylko z mojego polecenia. Je m'appelle Carrefour. Nekambe? Czekaj. Nie, słuchaj, jest 2023, te żarty już umarły. Czekaj, jak to było? Te żarty już umarły, jest 2023. Jak to było? Nie. Robert Pasut i... Dzień dobry, dzisiaj nadajemy ze studia w Krakowie. Zajebiste studio. Duże całkiem. Widzimy się w Prozaku 2.0. Jej! Do książek, nie do klubów. Już się uczyć. Ja zdałam maturę 4 lata temu, panie kochany. 4 razy chyba zdawałaś maturę. To też prawda. Widzimy się w Warszawie. Twoja kobita chodzi, mówi wódkę. A bo ona jest na... Ona pije cały czas, jestem autem. Ty jesteś trzeźwy. No tak, jestem autem. To dmuchaj. Dobra. A co ty byś mówiła chłopu, co ma robić? Nigdy nie mówimy chłopu, co ma robić, no, robimy... Plus jeden po pierwsze, Hej, wiecie co? Sztuka rozmawiania z 4 osobami naraz. No właśnie, nic nie ma, nawet nie ma 60. Schowaj ten alkohol, bo jesteś w telewizji. Czemu ty chłopa tak pilnujesz? Mówisz mu, co ma... A co przeskrobał? A przeskrobał bardzo dużo. Co zrobiłeś? A napiłem się lekko. Dwa piwa wypiłem,
Wiesz, bo można wypić jedno przy kobiecie. O dwa piwa mu robisz aferę? O dwa piwa, no tak. No. Taki przystojny chłop i temu aferę robisz. Uważaj! Nie, że jest przystojny. Źle dziewczyn teraz przyjechało z innych krajów po męża szukać? A no, ja... pewnie, że wiem. No właśnie to... To jest mój mąż pewnie, ale musi zachowywać porządnie, nie? Nie, musisz pozwalać mu na wszystko, bo inaczej ucieknie. No, broń Boże. Będziesz go wychowywać, tak? Pozwalam go na, mu na dużo, ale... Nie na wszystko. Bez przesady, nie? No dobrze, no dobrze. To... Szanować swoją kobietę, o to chodzi. Co żeś nawywijał? Ja nic. Kardashianki wyłączyłeś? Ja jestem jak wszyscy z więzienia, nic nie zrobiłem. Tego. O, coś przeskrobał, coś. Ale z jakąś inną babą? No nie, nie, nie tego nie, nie. No bo jak tego nie było, to, to wszystko się wybaczy. Nie był z nią wtedy, że nie był z nią. Bo się sprzedasz zaraz, ale w k***. Ja dzisiaj trochę się napiłem, jestem dzisiaj trochę ustawiony, bo piję od 15, ale to było takie piwko, kawka, piwko, piwko. Ja bym się zżygał. Ja się teraz nie żygam do 12 przynajmniej. Dmuchamy. Musisz mocno i mać. Właśnie. Nie. A jak to się mucha? Dobra, mamy to. Musiałem... Ile jest tam? No. Poczekaj, daj mu popracować chwilę. Pijesz od 15, a ty karysz mu tak na pstryknięcie. Malutko. O mało. Ja mam teraz zdjęcie z McDonalda, wiesz? Byłeś w McDonaldzie, naprawdę? Stanąłeś za kasą? Tak, złotą kartę. Pokaż. Masz złotą kartę, ale białą. Niebieską. Niebieska to jest zabicie konia. Pana zielona. Zielona karta to jest dla imigranta. Jak i żółta. Żółte karty do p***niętych. Przyjmuję. Chyba... Ale dmuchamy. Dmuchaj. Kocham, jak ktoś taki wdech robi wielki, a potem 0,3. 0,8. To jest. Że ty jesteś na szewskiej, że jest do ciebie wielka kolejka. No jest kolejka, bo ja rozdaję kremówki. O. Nie chcesz kremówki? Kremówki. Co byś chciała ode mnie? Jakbyś miała wybrać jedną rzecz ode mnie, to możesz dostać wszystko. Nie zadawaj mi takich pytań. No, możesz, a możesz mi na ucho powiedzieć. No dawaj, na ucho mi powiedz. Myślałam, że jesteś wyższy. Weź, nie gadaj się, słyszałem, bo myślałem, że jesteś niższy. Potem jakaś dziewczyna stała i mnie pół godziny obrażała. Patrzyła mi w oczy, tak jak teraz tobie. Trochę szacunku. Do czego szacunku? Do kobiet. Gdzie tu jest brak szacunku? Wierzę, że szacunek to trzeba mieć do ludzi, nie do kobiet, bo kobiety nie są jakieś wyjątkowe. A po drugie, gdzie okazałem brak szacunku? Że spojrzałem na dekolt, który sama odsłoniłaś? Nie, no po prostu to jest brak szacunku, że jakby zrobiłeś to... Chyba sobie żartujesz. A co jest chamskiego w tym, że sobie spojrzę? Przecież sama odkrywasz. Ale odkrywam to dla siebie i dla jakby, dla moich... Dla Wiktorii na przykład to odkrywam, a nie dla ciebie. To przyciąga uwagę. Nie patrz. No, to ja mogę tak samo powiedzieć... Nie, bo wyjdę jak moja Staśko. Nie, nie o to chodzi kompletnie. Już wyszłaś. Nie, kompletnie jakby... To nie może być tak, że coś, co przyciąga wzrok jest odkryte i ty mówisz nie patrz. No jak nie patrz. To ja nie mówię, że mam cię, nie wiem, gapić się albo cię łapać bez pytania albo coś. Takie osoby. No ja to jest... Ale ja do nich nie należę i też odpowiadanie z jakichś tam mały odsetek jest mega nie fair. Nie, dziewczyny też są sp... Ja nie pociągam cię do odpowiedzialności za nie. Mamy widowisko tutaj. To moje kumple. Dostanę tą kremówkę? No, miałaś mi powiedzieć na ucho, co chcesz ode mnie? To chcę kremówkę, no. Wszystko... Nie, szczerze, jestem naprawdę w szoku, że jesteś tak niski. Co to jest? 1,85 m to jest niski? Ile? 1,85 m. Wszyscy są dla mnie niemili w Krakowie. Jak to niemili? Przepraszam, że ja tak mówię, ale ogólnie... Specjalnie. O, widzisz? O, spojrzałaś! Czemu się gapisz? To było mega niemiłe. To było mega niemiłe. Czemu spojrzałaś? Kusiło. Tam wszystko zasłonięte. Wyszły kiedyś na miasto bez majtych? Tak. Wiele razy. Miłej nocy w takim razie. Widzisz, jednak się pogodziliśmy na sam koniec. O, Adam Zrójkowski. Nie, coś ty. Podobny Krak, jesteś, co? Orzeł Krak. Co to jest? Jakiś zespół? Orzeł Krak. Zobaczcie za kilka lat. No nie, no wiadomo, no i siam tam, no. Freestylujecie? Jesteście raperami? Tak. Dokładnie, jesteśmy młodą. To nie mów Orzeł Krak, zobaczcie za parę lat, tylko... Już macie promocję, no, darmową, no. Dawajcie bit. No to już tam freestyle battle, a trochę nie wyczułeś klimatu i... A, dlatego to nie poszło dalej. Obsrałem się, no dobra, to dawaj jakiś bit. Yo, yo, Orzeł Krak. Mówi ci mordeczko i każdy to powie. Orzeł Krak rządzi tu w Krakowie. Lecę tobie sobie, lecę tu z browarem. Potem lecę zajebiście się trochę tu na... Może tu sprawdzimy mój profil alkoholowy. Lecę zajebiście, odwiedzam sklep monopolowy, ej. Zajebista jest tu imba, powiem to, zna to tylko gimba. Lecę sobie na roli, jeżdżę se traktorem. Teraz tutaj nagrywam freestyle z utonatorem. To jest prawda, mordeczko, ja tu znowu mówię, że się jarałem, ale trochę w sumie też tu trochę przejarałem. Tak. No k***a. To jest utonator, mam długie suty. Chyba gównem weszłeś w buty, chyba raczej na odwrót. Nie, jestem pierwszy raz w Krakowie, wiesz co ci powiem, tutaj całkiem brzydko. Ta choinka, moja minka, pokazuje, że to trzeba już zdjąć. Wiesz czemu? Bo cały Kraków jest pierdolony.
od dżemu, od krwi. Dżem truskawkowy. Wszyscy mają noże, to wam nie pomoże. Tak, wiesz co chodzi, ty masz nos w koksie, a ja jestem lepszy w boksie, wiesz. To nie ściema, dawaj się bijemy w MMA. Ej. Powiem ci mordo, ty jesteś chyba tutaj tylko k***mosy w gębie. Dawaj mordo, może zmierzymy się tu na fejmie. Będę k***ę robił w parterze jak Rose Lana. Oddasz mi teraz swego Dodge Rama. Ja to zajebiście mordo, wjeżdżam tutaj. Wjeżdżam się tobie, szybko z buta. Tak, albo to robię dwutakt. Mordo, lecę zajebiście, jestem jak Tupak. No bo lecę tu sobie na nutach, lecę sobie na freestylu i ale nie lecę na line'u, no bo tylko palę sobie tutaj jointy. Razem z ziomeczkami odwiedzamy sobie pointy. No bo tam wódki tutaj trochę brakuje. No i każdy ziomal u mnie dziś tankuje. Ej. Nie to. Dobra tam, a ja ci powiem tak. Oczyszczam miasto jak koprobo z pustą głową. No, to był freestyle, Eldo, kojarzysz? No prosty, że najlepszy freestyle. Dobra, panowie, dziękuję, bo się zrobił koncert. Chciałem powiedzieć, że to jest koniec telewizji. Kraków jest dziwny, jest zajebisty. Nie piszcie jej niemiłych rzeczy, bo mnie męczy od pół godziny, że mam wyciąć. Nie łap go w pas. Dziewczyny, chcecie wystąpić? Powiedzieć Kraków czy Warszawa? Warszawa. No, dobra. Także dziękuję nowemu operatorowi, dziękuję wszystkim w Krakowie. Jutro tu wracamy, trzymajta się, tak. Robert Pasut, papież, trzymajta się. Buziaczki, kocham was, subskrybujcie. Widzicie? Były inne miasta. Pasut obiecuje, nie dotrzymuje słowa, ale raz na rok dotrzyma. Pa, pa.